cześć! Witajcie moi piraci widzowie w drugim odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Wbijamy do Animusa! Ta-da! Oh yeah! Już wczytuję. Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. To było dziwne. Szczerze przyznam. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. O kurde. Jak zlagowało mnie na chwilę. Nie wiedzieć czemu. No, zajebiście. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway. To wiem. Born March 10, 1693. Swansea, Wales. Calibrations complete. To super. All signs normal. Wszyscy się cieszymy z tego powodu. Extra neurotransmitters activated. Dobra, starczy tego pitolenia. Włączajcie Animusa lepiej. Bo się wkurzę i wszystkich was rozpierdolę. Więc uważajcie lepiej, bo obiekt 18 się wkurzy. Tak, dość dziwnie wygląda teraz taka scenka. Ale to jest Assassin's Creed 4 Black Flag! I ostra, klimatyczna muzyka. Jak popieprzona zupa z piratów. A już czuć klimat. Lively Havana. I've been here Hot Havana. It was a truly awful pleasure. O, proszę, już spadki FPS-ów. Tradycyjnie. Havana, Kuba, Lipiec 1715. No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. Dobra, idziemy, panie. Bez gadania nawet. Okej. Loading. Jak zawsze. Kolejna cutscenka. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? Fajne wytłumaczenie, Kenway. Szkoda, że takie namarne wytłumaczenie. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. Co, chcesz się naćpać teraz, wina? Dobra, idziemy, bo to nasz cel. Podążać za nim, za Steedem Bonnetem. Się trochę powracam po tej mapie. To się jakoś rozgrzało. They don't take kindly to pirates here, do they? Proszę. Wonder how many stolen reals bought tak these men. Tak wygląda nasza Havana. O, są nawet ślady, jak się chodzi po tej kałuży, błocie. Wróciły także nasze typowe kurtyzany. Nie wiem, jak one się tutaj nazywają. Może jakieś prostytutki. Kto wie? Najważniejsze, że wszystko jest na swoim miejscu. Trochę przyspieszę, bo Steve rzeczywiście nie wie, że gruby to szybki. Tu mamy naszych wrogów, są templariusze. Nie wiem dokładnie o nich jeszcze. A kiedy zdobędę jakieś info, to wam powiem, kim oni są. Kolejne baby. I like it. Lubisz to, nie? Dobra. Mamy sklep. Jak zakładam, pewnie coś trzeba będzie kupić. Okej. Kup 2 miecze. Super. Stawy mieczy. Brytyjskie kordelasy. Kupujemy. Oczywiście. Zajebiście. I had only enough for a small knife, sadly. Still, it'll do in a pinch. Oh, puffer duff. Dobra, teraz trzeba tam na ten szczyt się wspiąć. Zaczynamy nasz parkour. Proszę,
O, tutaj, tutaj Kenway. O, piękny małpi skok, jak ja to nazywałem w Brotherhoodzie najbardziej. I w dwójce też. Okej. Coś słyszę. Ale nieważne. Wspinamy się po tym wieżowcu. Okej. Spokojnie. Synchronizuj się. Zatem też tak zrobimy. Mamy synchronizację. I się oglądamy dokładnie za wszystkim. Dodałam taka nutka grana chyba na lirze. Albo na takiej dość dziwnej gitarce. What the hell? Co się tam dzieje? Dobra. Szkok wiary! No szybciej, co ty robisz? What? Dobra, to było dziwne. Wow! Ścinki. No chodź tu, czekaj. Sobie wejdziemy tutaj. Jep. Frajer nam nie ucieknie. Dobra. A jeśli będzie próbował nam uciec, to będę walczyć z tym typem. Kurde, ucieka mi. Ucieka mi tylko. A to tak nieładnie. Z mojej strony. Kurde! Typo nam ucieka. 30 metrów. Oj, Kenway, chyba nie chcesz tego zawalić. No dobra, okradniemy tego kieszonkowca. Gdzie ten frajer idzie? Jego to już chyba pojebało bało. Totalnie. Kurde, ale z niego parkour. Dobra, złapiemy w końcu tego debila. Wow. No patrz, prześcignął mnie debil. Kurde, co się dzieje, Kenway? Nie potrafisz jednego ćwoka złapać? No to gratuluję. No wyprzedzaj go. Czemu on zwalnia? Dobra, dobra. Jest, 5 metrów. 4, dobrze. O kurde, trochę zlagowało. Jeb, zabity. Nowy cel, przeszukaj kieszonkowca. Oczywiście. O kurde, trochę laguje. Martwi mnie to. O kurde, trzeba spieprzeć teraz. A, dobra. To im najpierw trzeba uciec. To jest podstawa. Podstawa asasyna. Uciekać od wrogów. Dobra. Już im uciekliśmy. No, widzę, że szykują się do przeszukiwania terenu. Życzę im powodzenia. To było głupie i dziwne. No weź go! Jaki wał! Kenway, co się z tobą dzieje? Albo ci strażnicy są niepełnosprawni umysłowo, albo naprawdę nie potrafisz się ukrywać. Dobra, trzeba im najpierw nawiać, bo jak im nie uciekniemy, to będzie z tego dość ciekawa sprawa. A jak im uciekniesz, to pół biedy mamy już za sobą, bo potem musimy jeszcze dotrzeć na jakąś misję. Dobra. Chyba już im na tyle dobrze... O kurde, a jednak im jeszcze nie uciekliśmy. Trochę pobiegamy po tych dachach. Jak widzicie jednak. O, coś to chyba może zrobić. Jakiś skok wiary może. Nie, uciekać trzeba. O, mamy kolejny stóp siana. Może to już nie jest siano, tylko bardziej takie sprzątnięte liście. Taka kupa liści. Ale mamy lipiec, to jest lato przecież, to nie powinno to... O, tam my mamy szanty, bo patrzę na minimapę i jest nuta, która wskazuje nam, że możemy złapać taką szantę jak w Assassin's Creed Trójce Almanach. Na takiej podobnej zasadzie, że to nam spieprza, ale mamy to dogonić i złapać, więc na takiej to zasadzie mniej więcej to idzie. No i od razu złapałem szantę. Przy okazji jeszcze otworzymy kuferek. Kurde, i znowu spieprzaj wrogą, bo oni oczywiście inteligentnie cię znajdą. Wow. Dobra. Starczy.
wystarczy. Teraz możemy już iść do Steeda Bonneta. Okej. Starczy już tego. Dobra, to Steeda Bonneta. I podążamy za nim. Oni nic nie wiedzą. Nieogarnięci są. Nie myją dupy, to mają potem problem, się ich spędzi zawsze. Wow, kolejna cutscenka. Asie, co się tak lumpisz? Deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. A gdzie? You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking mouth. Morda w kubel, albo oberwie ci się. Edward, is it? Ostrzegałem cię. Masz po kinolu. Pięknie zbierasz. Wulgaryzmy w Assassin's Creed 4? Proszę! W końcu, jak w Wieśku dwójce. Dobra, szykuje się bijatyka. Więc już zbierają księgi. Pięknie. No to już nam znajome. Dobra, wiemy teraz co robić. Okej. No, come on, come on. Come on, lady. Come on, lady. Doskonale. Przecież to już zrobiłem. Dobra. Teraz trzeba... O, tak. Walnąć mu porządnie. I teraz piękna kontra będzie. No, kolejna kontra. Dobra, bijemy. Doskonale, Kenway. W bitwach morskich profesjonalny, to w bójce też. Ale po kinolu zebrał ładnie. Wykrwawił się, ale żyje. No sorry, ale muszę. Dobra. Mamy kolejny cel dodatkowy, żeby użyć bomby dymnej. Dobra. Jebut! Już im uciekamy. O kurde. Chwileczkę, tutaj jest winda. Sobie z niej skorzystam. O, zajebiście. Kurde, widzą mnie. Inteligenty. To mamy problem niestety. Ale Kenway im ucieknie. Spokojnie. On zrobi tam swoje triki migi i załatwi problem. Dobra, uciekaj im tylko. Ty idioto! Skopał mi rękę, no i spadłem. Zajebiście. Tylko uciekaj teraz piratom. Kurde, ty lepiej naprawdę im nawijaj. Nawijaj, kurde, dobry jestem. O kurde. Oczywiście spadki atakują. O kurde. Dobra, uciekniemy im i misję wypełnimy. I ewentualnie jeszcze porobimy jakieś misje poboczne, żeby urozmaicić odcinek. Dobra, tutaj. Okej, uciekliśmy tym deklom. Powalenie kieszonkowca zrobione i bomby dymne użyte. Mogę się podzielić nawet opinią. Mogę ocenić to wspomnienie, a oceniam na piątkę. Doskonale. O, teraz możemy kuriera łapać. Dobra, to mnie nie interesuje. Aha, oni mnie dalej będą gonić. Się zapomniałem. Ale możemy teraz kurierów łapać. Okej, to złapiemy sobie najpierw kuriera. O ile mi te debile nie będą przeszkadzać. Ale chyba jednak będą mi tutaj zawadzać. Dobra, złapane. Bomby dymne. Kurde, spadki FPS-ów są niesamowite. Ale tu mamy stuksiana. O kurde.
Ach, rażące są te spadki, no nieprawdaż, ale nagrywam to nagrywam. I nie odpuszczę, nie odpuszczę, póki naprawdę nie skończę. Dzisiaj postaram się wrzucić 2 odcinki, jutro nie wiem, może jeden się pojawi, dłuższy, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zależy to jeszcze od mojego czasu. O proszę, idzie idiota, który zaraz spadnie ofiarze. Dziękuję bardzo. Już wypadł w sianko. Okej, tam widzę właśnie fragment animusa, dlatego sobie go weźmiemy. Bo chcę, bo mogę to zrobić, więc tak też się stanie. Dobra. Mamy już niedaleko fragment animusa. Doskonale. Tam mamy kolejny fragment animusa, którego sobie właśnie teraz weźmiemy. Tylko wiecie, użyjemy stylu cichego. A styl cichy wymaga naprawdę więcej niż po prostu samo wbicie się tam. O, mogę zabić podwójne zabójstwo. Okej, dobra. Oni nic nie wiedzą. Zrobiliśmy to po cichu. Otwieramy to i spieprzamy. Bo jeszcze nas wykryją. Jakiś manuskrypt znaleźliśmy. Sekrety 1/7. Jakiś manuskrypt Wony i Nicha. Dobra, okej. Widzę tu jakiś punkt widokowy do synchronizowania, dlatego go też zrobimy. Jesteśmy już w Hawanie, pierwsze miasto, więc tutaj sobie pozwolę, że no, skorzystam z tych opcji odświeżania mapy, żeby było nam przyjemniej i milej. O, tu możemy już ratować piratów. Wow. To może ich tu uratujemy, ocalimy. Jeb. Dobra. Dobra, kontrujemy. Jeb, dobrze. Dobrze, że chociaż przy walce jeszcze się FPS-y trzymają. Dobra. Dobrze. Uratowaliśmy piratów. Nie ma za co, nie ma za co. Spoko. Okej, prawie ci piraci by zginęli. O, dostałem jakieś wyzwanie ukończone w 5 serii zabójstw. No, tu mamy przy okazji kolejną skrzynię, którą sobie wypieprzymy, dokładnie. Okej, no i mamy już przed sobą punkt widokowy. Będę się starał po prostu robić dużo parkouru, żeby to miało jakiś sens. Ja tutaj też mamy licznik czasowy, bo sobie ustawiłem do pół godziny nagrywania, żeby to nie trwało jakieś 40 minut. Więc u mnie będą trwać tak po 29 minut, 30, tak żeby się zmieścić. Okej. Dobra, teraz się będziemy wspinać po tym punktu widokowym. Okej, nie tak to miało wyglądać. Tu mamy skrzynkę, którą sobie zaraz weźmiemy, ale to od razu po synchronizowaniu punktu. O, proszę. Widzieliście już pewnie w zerowym odcinku, jak się wspinałem na ten punkt widokowy, więc to już nie jest dla was żadna nowość. Ale wtedy, wiecie, grałem na ściągniętej wersji, miałem już całą Hawanę odświeżoną, a tutaj nie wiem, czy mi się będzie chciało po raz, nie wiem, drugi odświeżać całą Hawanę. Ale gdzieś w okolicach Hawany będę sobie coś odświeżał. Dobra, synchronizacja dopełniona. Tu mamy skrzynkę, z tego co ja widzę. Tylko może jakoś bym sobie tak wskoczył. O, proszę. Okej, zarąbiście. Synchronizuj ujęć widoków, punktów widokowych. Super. Kolejny jakiś achievement, taki wyzwaniowy. Wykopuj, dobrze. Tu mamy jakieś jeszcze fragmenty animusa. Może o czymś bym sobie tak pogadał za ten czas, kiedy ja sobie chodzę Kenwayem i zbieram wszystko. Wow, jakie ścinki były, co popadnie.
Pierwszy odcinek się już wrzuca. Miejmy nadzieję, że dużo osób go obejrzy. Fragment kolejny zebrany. Myślę, że wam się tam pierwszy odcinek spodoba. Chciałbym od was jakąś ocenę, nie wiem, opinię, jakieś rady, nie wiem, cokolwiek, bo przydałoby się. To bym je wykorzystał. Wow, fajnie, że z takiej wysokości upadku nie zrobiłem, bo to by było już naprawdę przesrana sprawa. Okej, to już sobie zebraliśmy. Idziemy na kolejny punkt widokowy. Tam widzę, a może jeszcze tutaj fragmencik Animusa. Nie no, exploring to będzie tutaj podstawa w Assassin's Creed 4 też, bo taki exploring daje dużo, a trzeba to po prostu wykorzystywać, no bo inaczej będzie marnie. Nie wiem, co ty teraz Kenway odpieprzasz, ale masz parkour robić, o ile ci to coś w ogóle mówi. O, proszę, dokładnie masz to robić. Skrzyneczkę teraz właśnie zobaczyłem i postanowiłem sobie jeszcze ją wziąć na dobrą sprawę. Tam widzę kolejny punkt widokowy. Dobrze. O kurde, ścina kolejna. Jebut, doskonale. A to pójdziemy sobie jednak na ten punkt widokowy, skoro tak mi pokazuje. Będę chodził po prostu randomowo, żebym nie musiał chodzić w tom i z powrotem. Różnorodność się musi trzymać. Dobra, wskoczę sobie tutaj do sianka. Fajny prowizoryczny skok wiary w niecałych 10 FPS-ach. Dobra, tutaj mamy fajne takie wejście. To było dobre akurat, co Kenway zrobił. Będę na niego Kenway mówić, bo wiecie, szybciej. A wiadomo, o kogo chodzi. Kolejna szanta, którą można zebrać. Więc tak też zrobimy i będziemy ją zbierać. Proszę, nasza szanta, która ucieka mi, a nie powinna mi uciekać, bo to jest złe to, co ona robi. Oj, chyba mi spieprzy ta szanta. Kto wie? Pewnie mi ucieknie. O! A jednak ją złapałem, ale dziwne, że w ogóle śmiała wpaść do stogu siana. To w ogóle chyba było nieplanowane. Jakaś baza danych Animusa, płyniemy na Kubę. Okej, dobra. A, bo jest ta baza danych, ta nasza tradycyjna. Okej, widzę kolejne punkty widokowe. To jest skrzyneczka, którą sobie pozwolę zebrać. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, że no za niedługo zbliża się liczba 900 subskrypcji i nie wiem, co ja zrobię. O konkursie to nie wiem, czy jeszcze jest warto myśleć teraz, bo teraz to ja bym chciał zbierać sobie na części do kompa, ale jakbym coś tam odpicował, to najwyżej zrobię konkursik. Ale na 1000 subskrypcji to muszę coś odwalić. Dlatego może od grudnia zacznę nad czymś pracować. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Zobaczymy. Za ten czas przyjaźnie nas. Przyjaznym nastawieniem do Assassin's Creed'a widzimy już kolejny punkt widokowy, który sobie go oczyścimy. Dobra, biergo Kenway, dobrze. Znowu chyba coś słyszę, coś typu, o, fragment Animusa. O, jest, akurat tutaj sobie go zbiorę. Jeszcze przed synchronizowaniem będę sobie go tutaj teraz ładnie zbierał. Ok. I synchronizujemy już szósty ogólnie punkt widokowy. A w Hawanie to będzie już trzeci. Bo tam po lewej stronie, po prawej stronie na dole pokazuje, że Hawana, synchronizację.
A nawet tutaj mamy wszystko pokazane, ile nam brakuje i to jest naprawdę bardzo dobre. I uważam, że tutaj trafili doskonale. Skoczek wiary, ten już tutaj wyglądał lepiej. O, o, mamy do uratowania piratów. Spadki FPS-ów oczywiście. O kurde, tutaj to już są tragiczne spadki. Ale wolałbym nie reagować na to bardziej. Tego spinamy się dalej i robimy jazdę. Wow, jaki fail! Czyli Edward Kenway też failował powietrze z zabójstwa, czy zabójstwo z powietrza. Dobra. O kurde, przełam obronę. Dobrze. Jeszcze jeden, jeszcze... Nie, jeszcze kilku w sumie. Jebut. Co mnie atakujesz? Nawet nie widziałem, że mogę to skontrolować teraz sobie. Dobra, jedziesz z nimi, doskonale. I Kenway uratował kolejnego pirata. Za co jesteśmy mu wdzięczni. Dostajemy 100 reali. I co jeszcze? A, trochę czasu jeszcze mamy, to może coś się zrobi. Mniej lub bardziej pożytecznego. Okej, to sobie wskakuj, Kenway. Nie wiem, postaram się, żeby w następnych odcinkach mniej było tych spadków FPS-ów. Ale zobaczymy. To będzie ode mnie zależało. O kurde, uwaga, uwaga. Uważaj lepiej, Kenway, żebyś naprawdę nie rozchorował sobie kłopotów. Kurde, ci idioci naprawdę są ślepi, czy naprawdę mnie zauważyli? A, debil teraz idzie na górę. Co dla mnie to źle wróży w sumie. Gdzie ta skrzynia? Aha, i taka nowość co do wzroku orła. Jak ją włączymy, to nam wyświetli wrogów i po prostu będzie nam łatwiej widać. Chyba nawet przez ścianę ich widać. Tak, nawet ich widać przez ścianę, jak w Far Cry 3, gdzie używamy strzykawki na polowanie, to wtedy widzimy wszystko. Kurde, no nie wiem właśnie jakby to tutaj zrobić, żeby po prostu uniknąć tego, tej masakry. O kurde. O Boże. Dobra. Uciekamy, uciekamy im. Bo widzę, że tutaj, żeby spokojnie móc po cichu przeszukać kufer, to trzeba by było się tam dostać bez wykrycia. No tak to po prostu im uciekamy. Dobra, i skok wiary. Jebut. Okej, widzę, że ich zgubiłem. Tam jednego widzę, właściwie widzicie go przez ścianę. Bo ja też go widzę. I widzę, że tam ładnie ogarnia. Dobra, panie, już. Przestańcie mnie szukać, bo to już jest na marne. Widzę jakiś kuferek, który sobie go z wielką chęcią wezmę. Wow. Okej. Kuferek. Kuferek to cudna rzecz. Weźmiemy sobie go. A, tutaj jest. Jak miło. Jest. Kurde, wyskocz szybciej. Okej, przynajmniej uciekliśmy mu. Wiecie co? Pójdziemy na ostatni punkt widokowy i chyba tam skończymy odcinek. O ile mi się za chwilę czasomierz nie wyłączy, bo mam ustawionego Mirlisa na pół godziny. To wiecie, może mi w każdej chwili właśnie wyłączyć. A biegniemy sobie na ten punkt widokowy. Kurde, spadki FPS-ów. Tradycja. O, kuferek. Dobra. Jednak odwołuję. Odwołuję to. Dobra. Weźmiemy sobie ten kuferek. I tutaj zakończymy sobie odcinek. Bo widzę, że
za chwilę mi zgaśnie. Okej, okay, dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag, piraci, widzowie. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków. Na razie.